To dzisiaj opowiem Wam trochę o legendzie japońskiej dotyczącej żurawi origami, takich jak tutaj ten na filmiku. Według tej legendy, jeżeli się ułoży 1000 żurawi z origami, to się spełni każde Twoje życzenie. I my w Sopotece obecnie najbardziej sobie życzymy pokoju na Ukrainie, dlatego chcemy ułożyć 1000 żurawi w intencji właśnie zakończenia wojny na Ukrainie. Żeby ułożyć takiego żurawia, najlepiej mieć papier origami, ale też nie jest on niezbędny. Wystarczy kartka w kształcie kwadratu. I dzisiaj właśnie teraz nauczę Was, jak takiego żurawia ułożyć. Więc tak, kartkę obracamy do strony wewnętrznej, czyli tą, która chcecie, żeby była w środku, nie na zewnątrz. I składamy ją na pół, w prostokąt. Otwieramy, obracamy i składamy ponownie wzdłuż linii zgięcia na środku. Najlepiej, żeby kartkę składać równo, ale jak będzie trochę krzywo, też się nic nie stanie. Ponownie ją otwieramy, obracamy. Tak, żeby wyszedł nam taki rąb. Teraz składamy w trójkąt. Otwieramy, ponownie obracamy i składamy wzdłuż linii zgięcia. Teraz jest trochę ruch skomplikowany. Bierzemy jeden z bocznych końców i składamy go do dołu. Tu wzdłuż tej linii zgięcia otwieramy kartkę. Bierzemy drugi koniec, też go składamy do dołu. Też wzdłuż tej linii zgięcia otwieramy. Teraz ten gołby koniec dociskamy do dołu. Przypresujemy i wyszedł nam taki mniejszy kwadrat. Teraz ważne jest, żeby kartkę ułożyć tak, żeby u góry był koniec zamknięty, a na dole otwarty. Bierzemy jeden z końców i składamy do linii, która jest na środku. Tak samo z drugiej strony. Teraz odginamy i jeden z tych końców otwieramy. Tutaj mamy takie linie zgięcia. I tu. I warstwy boczne musimy zagiąć do środka wzdłuż tych linii zgięcia. I wyszedł nam taki podłużny rąb. Origami obracamy i wykonujemy te same ruchy, czyli zginamy do środka,
z drugiej strony. Rolki mamy, otwieramy i zaginamy ponownie do środka. Teraz te boczne końce zaginamy również do linii zgięcia. Wyszedł nam również podłużny krok. Teraz otwieramy z jednej strony i z drugiej strony. Więc wyszły nam takie łóżka, podłużka. Końcówki zaginamy do góry, najbardziej jak się da i zginamy do boku. Jedną z nich zaginamy, żeby nam się utworzył łebek żurawia. Drugą też odwinamy i zaginamy. Teraz zostaje już nam tylko ostatni ruch. Bierzemy skrzydła żurawia, odginamy je i lekko ciągniemy, żeby był taki grubszy. Koniec.